Gdy święta Gertruda na uczczenie wszystkich ran ciała Pana Jezusa 5466 razy tę modlitwę powtórzyła, ukazał jej się Pan Jezus, z lśniącym kwiatem na każdej ranie, a mile ją pozdrawiając rzekł: ukaże Ci się w tej zachwycającej postaci w godzinę śmierci Twojej, i tak Cię przyozdobię, jak Ty moje rany tą modlitwą zdobisz, i pokryję wszystkie grzechy Twoje i tych wszystkich, co w podobny sposób rany moje pozdrawiać będą, odmawiając tę, albo podobną modlitwę. Nabożeństwo to polega na uczczeniu każdej z pięciu ran ciała Pana Jezusa poprzez modlitwę, a zakończone jest ofiarowaniem, jakie Chrystus Pan Świętej Mechtyldzie dodawać rozkazał. Bądź pochwalona najsłodsza, najwdzięczniejsza, najszlachetniejsza, najłaskawsza, najwyższa, najchwalebniejsza, najwyborniejsza, zawsze jednostajna Trójco Przenajświętsza, za drogie rany najsłodszego Jezusa Chrystusa, jedynego przyjaciela, jedynego wybranego duszy mojej. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, przyjmij ode mnie modlitwę niniejszą z tą niepojętą miłością, z jaką wszystkie rany na ciele Twoim podjąłeś, a zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi grzesznymi oraz nad każdym prawowiernym żywym i umarłym. Daj nam wszystkim łaskę, udział w miłosierdziu swoim, odpuszczenie grzechów i żywot wieczny. Amen.